No i zaczynamy wreszcie sezon. Dzisiaj dnióweczka, zapraszam Was na Małą Szwecję. 15 marca, minus 5 na zewnątrz, godzina 7, startujemy. Już rozłożony jestem, wędki mam przygotowane. Zaraz ciężarki mocujemy. Na echosondzie będziemy sobie szukać ryby. Zaznaczymy X pilotem miejscówki. No i do dzieła. Podsypujemy i czekamy. Powiem Wam, że jest bardzo zimno. Jeszcze tutaj jest taki wiatr. Także chyba dużo czasu przesiedzimy w aucie dzisiaj. No ale póki co trzeba zabrać się za to, żeby tą rybę wyszukać i podsypać jej troszeczkę. Miejsce na autopilocie już wybrane. Punkt drugi i punkt czwarty. Tam będziemy szukać ryby. Pokazała się. Zaraz Wam pokażę, jak będę napływał autopilotem z powrotem. Teraz co? Zestawy uzbroję. Do łódki wsypujemy co trzeba. I ogień. Zimno jest, niesamowicie zimno, powiem Wam. Zbroimy pierwszy zestaw. Tak. Czwóreczka. Zobaczycie dobrze. Skarprasa, raket. Na to idzie kulka chili czosnek. I chili czosnek 16 mm, taka mała, podbita właśnie małym popkiem. Spróbujemy zrobić takiego zbalansowanego bałwanka. PVA. Oczywiście. Pelet do tego damy do PVA. Halibut, garlic, czyli czosnek i robin red. Przyprawy. To jest pelet z Profesa Smart. Wymieszamy trochę tego. Damy kuleczek 16 mm. I taki oto zestaw będzie szedł do wody. Pokażę Wam, jak to będzie na dnie ładnie leżało. Zestaw do wody trafi. Zestaw stał około 40 minut w wodzie na czosnek. A widzicie, takie są tego efekty. Nawet podbieraka jeszcze nie rozłożyłem. Idziemy na matę, go odpinamy i wypuszczamy.
patrzcie, jak zapięty. No już się odpiął. Nawet w tym wszystkim. Jest ryba wypuszczona. Zabieram się, żeby przygotować jeszcze raz ten zestaw. Widzicie, w łódce mamy gotowy jeden, który wywoziliśmy. To popłyniemy z tym na punkt czwarty, który wcześniej sobie szukałem, bo brałem mniej więcej. No i zaraz zabieram się ponownie, żeby nabić pufałkę i czosneczek ląduje do wody. Jestem bardzo zadowolony. Pierwsza ryba jest. Myślałem, że dzisiaj będzie bez brania, tylko posiedzimy nad wodą, no to nie spodziewam. No i zestaw teraz podsypiemy. Ja zobaczcie, sobie przygotowałem tutaj kółki w takim pojemniczku w domu. Robiłem sobie takie medaliony. No, zobaczcie. Ładnie pociąłem sobie to w takie paseczki, te kółki, które są tam. Amigo i Halibut. To zmieszałem tutaj wszystko. No i podsypię trochę. Dosłownie. Płyniemy na punkt numer 4, czyli zestaw drugi, który nie udało nam się jeszcze wcześniej wywieźć. No, patrzcie, jakie to jest dno zróżnicowane. Spadki, górki, jeszcze 29 metrów. Zaraz wam powiem, która godzina, bo wywiozłem jeden zestaw, no ale robiłem drugi, przygotowywałem wszystko i przez to, że była ryba, nawet nie mogłem tego wywieźć. 15 metrów jeszcze zostało. O, jakaś ryba się pojawiła. 8 metrów. Następna, zobaczcie. 4 metry, 3. Dotarłem do celu. Zrzucimy. Jeszcze nie jadłem śniadania nawet. Zaraz chyba coś będę musiał sobie podgrzać. Chodzi mą kuchenkę, a co dopiero wywiozę zestawy, także zabieram się za jakąś kawusię ciepłą, bo jest mimo wszystko cieplej teraz, ale jest chłodno. Fajnie, że ryba się jedna pokazała. Dalej walczymy. Kawkę trzeba zrobić sobie. Potem już się nam przygotuje. Sąsiadów też ryba ugryzła, siedzi coś im tam. Teraz pójdziemy zobaczyć, co tam mają ciekawego. Ale mam, jest ryba. Gratuluję. Nie, dzięki. No i kolejna ryba zawana nad tą wodą dzisiaj. Kolega z rzutu łapie, także dużo, dużo bliżej niż my, ale też się udało. Ryba, jak widzicie, jak widzieliście, była już kuta. Ani jednym haku chyba była, nawet bym powiedział.
Mamy godzinę 14. Cały czas wieje. Jedną wędkę przerzuciliśmy, zaraz zabieramy się za drugą. Będę ją zwijał, tylko dopiję najpierw kawkę. Jakaś słodycz dla nas też musi być, przysmaki. Nie tylko dla naszych karpiszonów. No i słuchajcie, pierwszy raz od kiedy tutaj jestem na tej wodzie, a trochę już tutaj lat jeżdżę. Przyjechała straż rybacka i to dzisiaj, w taki dzień. 15 marca, i tak zimno przyjechali, objechali cały zbiornik, wszystkich posprawdzali. Także pilnujcie się tego, żeby mieć te karty wędkarskie przy sobie, bo kartę wędkarską też sprawdzają. I zezwolenie ze sklepu z krokodyla wykupione, tą licencję no-kill na ten zbiornik. Są te jednodniowe i całoroczne, ja mam akurat całoroczne wykupiłem. No i pilnujcie się tego, bo jak przyjadą, nie będziecie tego mieli, to przypuszczam, że i mandat dostaniecie, i sprzęt za wino. Nie wiem, jakie są teraz procedury i tak dalej, ale kiedyś wiem, że tak było, że zabierali sprzęt, bo to było traktowane jako kłusownictwo. No i jeszcze dodatkowo mandat. Także dobrze, że jest to sprawdzane, bo tutaj ta woda jest no zarybiana, jest tego karpia, jest ten no-kill. Fajnie, żeby tej ryby stąd nie zabierać. Mam nadzieję, że tak się dzieje. No i tyle wam powiem. No. Oby więcej takich ruchów było z ich strony. Korzystając z okazji, że nic się nie dzieje, słuchajcie, pokażę wam, jak pracują te siateczki. Co to za siatki? To jest siatka z AliExpress, słuchajcie. Rozmiar 44. A druga, którą mam naciągniętą na tubę, na tą tubę ESP, to jest siatka tego typu, 25 mm. No i teraz tak, tutaj macie całkowicie suchy pokarm do PV-ki, czyli pelet drobny 4 mm plus kulki takie posiekane i PV-ka takiej wielkości. Zaraz wam pokażę, jak to się będzie zachowywać, po jakim czasie ona się rozpuści. A tutaj mamy pelecik, który wcześniej był namoczony przeze mnie, te kulki akurat większe wybiorę, bo one tutaj przypadkowo są, wrzuciłem je przez przypadek. No i teraz tak, nabiję PV-kę z tym pelecikiem nasączonym. On jest taki już bardziej mokry, tutaj trochę likwidu dałem i tak dalej. I zobaczycie, jak pracują jedna i druga tu przy takim bardziej tłustym, powiedzmy słodkim, bo jest likwidu, a tu przy takiej typowo suchej. Przy tych samych rozmiarach PV-a. Ok, tą PV-kę też już mamy nabitą. Już widzicie, troszkę siatka zaczyna ciągnąć tego likwidu, który jest w tym pelecie. A teraz wezmę sobie te dwie, tu zamknę to, wyciągnę, zamkniemy, żeby nam to aromatów nie traciło. Też słuchajcie. No i idziemy wrzucić te dwie siateczki. Jedną wrzucę tutaj, to jest ta mokra, bardziej frakcja. Okej. I ta sucha. Sucha trochę dłużej opadała. Widać, że ta po prawej sucha puszcza powietrze. Nie liczę sekund, ile to trwa, ale przypuszczam, że po około gdzieś 60 sekundach, półtorej minuty te siatki puszczą już i się ładnie rozejdą. Puściła już. To widać. No to minęły gdzieś około 3 minutek. Gdzieś 3 minuty minęły, żeby to się zaczęło rozpuszczać. Uważam, że jak na taką temperaturę wody, czyli dość niską, to i tak jest dobry wynik.
Ja używam tych siatek PVA z AliExpress i nie narzekam, nie kupuję już żadnych innych droższych firm. Uważam, że to jest tylko przepłacanie, ale każdy ma swoje zdanie w tym temacie, także nie chcę tu się wypowiadać już więcej. Ja tych używam, jestem z nich zadowolony, mam na nie efekty, normalnie, nic się nie dzieje, żadne gluty nie pozostają, także mogę tylko polecić. A jak wy to będziecie sobie stosować i czy będziecie zadowoleni, to już musicie sami przetestować. Godzina 16:09. Ludzi już coraz mniej. Tutaj akurat koleżka zostaje na nockę. Ja już się zwinąłem. Jak widzicie, wszystko pochowane, tylko wędki się moczą. Tu jest podbierak jeszcze. Tak myślę, że za 20 minut, tak, za 20, pół do 5 będę uciekał. Będę zwijał wędki i koniec wędkowania na dzisiaj. Jedną rybę udało się złowić. No i miałem jeszcze dwa jakieś brania pojedyncze, pociągnęło. Trochę byłem zły na siebie później, bo przy jednym mogłem zacinać śmiało. No ale cóż, tak to bywa. Ryba nie brała jakoś intensywnie. Przy tym jednym braniu faktycznie rola była fajna. Ale pierwszy wypad w tym sezonie, jest ryba, także ja się bardzo cieszę. Niektórzy powiedzą, że ryby to już łowali w tym sezonie. No dla mnie to jest pierwsza ryba i jeszcze nie łowiłem. Jak widzieliście, film był ze sklepu od Marcina Skarpiowego, na rybowani byliśmy. No i teraz oficjalnie rozpocząłem jedną dniową zasiadkę sezonu 2020. Niebawem jedziemy na kolejne wody. Zaraz poczekamy jeszcze pół godziny. Może akurat uda nam się coś złowić, ale niedługo będziemy na dłuższej zasiadce. Poszykuje nam się 3-dniowa zasiadka i tym razem będę z Kasią. No mam nadzieję, że pogoda nam popisze, bo tak różnie. Czasem jest cieplej. Dzisiaj miało być fajnie, ale no niestety przez ten wiatr to jest cholernie zimno. No ale ryba jest, więc trzeba się cieszyć. I koniec dzisiejszych połowów. Słuchajcie, dniówka jak najbardziej, mogę powiedzieć, że udana. Jedna ryba złapana, dwa brania miałem dodatkowo jeszcze. Oczywiście fajnie, jakby tych ryb więcej można było połapać, no ale nie oszukujmy się, jest chłodno, zimno bym powiedział. Rano przy brzegu był lód normalnie na wodzie, w nocy było minus 6 stopni, jak wyjeżdżałem, chyba minus 5 było. A więc co, no jedna ryba złapana, sezon otwarty, no i super. Mam nadzieję, że udało się nagrać fajny materiał i będzie wam się miło oglądało. Oczywiście proszę was o łapkę w górę, subskrypcję, no i widzimy się na kolejnej wodzie, do zobaczenia. Cześć!